No i siemanko moi drodzy, dziś będzie vlog na mega spontanie. Nie miałem go plana kręcić, miałem od rana tutaj treningi zaplanowane. Niestety treningi mi się odwołały. No i napisał tutaj wczoraj Michał odnośnie treningu, czy pociśniemy dzisiaj razem jakieś plecy, bareczki. Teraz jeszcze do mnie napisał Filip też, czy dzisiaj zrobimy jakiś wspólny trening. Także umówiliśmy się z chłopakami tutaj razem na mocne plecy, mocne barki i postanowiłem nagrać dla was tego vloga. Dziś małe zmiany, postanowiłem w końcu wrócić na właściwe tory. Ostatnio niestety troszeczkę się rozleniwiłem, ale koniec z tym. Od dziś poranne bieganie wrzucone, co prawda na początku nie będzie to codziennie, tylko co 2-3 dni. Dzisiaj pierwsza sesja zaliczona, pół godzinki książki przeczytanej, potęgę podświadomości. Przez ostatnie pół roku niestety, że tak powiem, trochę sobie bimbałem, odpuściłem to wszystko, ale dzisiaj powiedziałem stop, koniec tego i zaczynamy wszystko na nowo. Teraz lecę ze swoim shake'iem przedtreningowym, przedtreningóweczka, BCA, kreatyna i lecimy na trening, bo chłopaki już tam czekają. Ja jestem taki po prostu mega zmotywowany od dzisiaj, że to jest mała głowa. To bieganie z rana tak mnie pobudziło, że nawet odwołane dwa treningi poranne nie zmieniły tutaj nic. Poświęciłem ten czas na czytanie książki i jeszcze jedna ważna kwestia, konkurs. Konkurs na dniach z okazji tutaj 10 tysięcy, jakie pukło mi na Facebooku, ale zbieram teraz nagrody, bo będzie to gruby konkurs. Ostatnio przewyższyły nagrody 1500, teraz będę chciał tak samo to zrobić. Będą odżywki, będą koszulki, współpraca tutaj z moją osobą. Możliwe, że jeszcze dołączy do tego catering dietetyczny, plus jakieś masaże, regeneracja, a to wszystko dla was. Ale o wszystkim w następnym tygodniu ukaże się na Facebooku. A teraz lecimy na trening. No i dobra, my już jesteśmy na miejscu. Jest i Filip, jest i Michał. Siemano. Ciśniemy dzisiaj bareczki. Kto dzisiaj prowadzi? Ty prowadzisz, my się dostosowujemy. Ja mam prowadzić? Plecy. Plecy? Tak. Dobra. Duża partia. To lecimy rozgrzeweczkę i lecimy plecy, barki. No i zaczynamy teraz od facepulli. Standardowo u mnie rozgrzeweczka. Ale u Filipa zobaczcie jaka susza. Mówi, że biegunka od 5 dni i tak go wysuszyło. Na ostro. Dawaj. Jesteśmy tego samego zdania, że warto tutaj zmieniać siłownię, urozmaicać sobie, aby nie łapać tej monotonii. Dzisiaj na łajcie, a następnym razem zobaczycie nas gdzieś indziej. Może w następnym tygodniu się umówimy na jakiś mocniejszy trening. Dawaj Michał, a ty jak tam? Ty jesteś teraz w jakim etapie przygotowań? Budowania masy. Budowania masy? Ale nie świńskiej. Nie świńskiej, no i prawidłowo. Świńska masa to nie. Pokaż, jak tam nic u ciebie forma. Nic po zawodach nie zostało. Mówi, że nic po zawodach nie zostało. Biegunka to. Aby? Idzie, o właśnie, powiedzcie jakie starty, zobaczcie. Miały być na wrzesień, ale chyba nie będzie jednak. Nie będzie na wrzesień? Trzeba pożyć normalnym życiem troszkę. No cieszyć się. Jak dla mnie to byś mógł już dzisiaj wychodzić. Mnie interesują wakacje, nie trening. A ty Michał, kiedy? Jakie starty? Planowo wiosna 2018, ale zobaczymy. Nie, powiem tak, może być spontan, że odbije mi w połowie sierpnia i pojadę na tego Diamonda. Spoko, tak jak namówimy go. Namówimy go. Przy takiej obecnej formie to dużo ci nie potrzeba. A operator? No to teraz operator kamery mówi, kiedy starty. Kiedy starty, powiem wam, że sam nie wiem. Ja bym wiedział, to już wam powiem. Forma pokaże. Ogólnie myślałem o wiosnie 2018, ale czy wyjdę, zobaczymy po prostu od formy. Zrobimy lekką redukcję. 20 się mówi zawsze. 20? 20, a co wyjdzie to dużo. Dobra, no to 20. Ciśnij. Profesjonalnie, druga masa. Nie no, ale serio, jeżeli chodzi o zawody, oczywiście ciągnie mnie do tego, nie powiem, ale też trzeba się pogodzić z genetyką tutaj. Jeżeli będzie ta forma na 2018, wyjdę, ale prawdopodobnie też to będą moje ostatnie starty. Do kulturystyki i do klasyka mnie tutaj w ogóle nie ciągnie, tylko męska sylwetka, ewentualnie no znacznie fitness sportowe. Jeżeli wprowadzą men's fizik w jakichś spodenkach, może też wyjdę. Może klasyk fizik wprowadzą. Dokładnie, ale to wszystko zobaczymy w trakcie. Mówię, że jedziemy moją metodą, no to dzisiaj szerokość pleców lekko, grubość ciężko, do tego barki. Lecimy teraz ściąganie za głowę. Filip tutaj trochę inna metoda, łokcie bardziej odwodzi do tyłu. No ale mówię, każdy musi wyczuć to, co lepiej czuje. Każda metoda jest dobra. Trzeba tylko dobrze wyczuć, tak jak Mariusz mówi. Dokładnie. Bo na jednego działa, na drugiego nie. Nie ma ćwiczeń, nie ma to metod. To jest tak samo jak z dietami. Jak z dietami, nie ma jednej diety dla wszystkich. Dla jednego będzie wysoko halogenowa dobra, dla drugiego zabije. Oczywiście w cudzysłowie. Tak jak Michał wam teraz powiedział. Jedzie na bardzo wysokich węglach tutaj. Tu już się przypuszczam dosyć nisko.
a ja w tym momencie odwrotnie. Tłuszcze mega wysoko, węgle dosyć nisko, białko na stałym poziomie. I zobaczcie ułożenie łokci. Bardziej idą tu, u Filipa, do tyłu. No i Mariusz teraz zaczyna cisnąć. Też troszkę inne ustawienie. Ciężary idą powoli w górę. Skończyła się już rozgrzewka. Zaczynamy wchodzić na ciężary. Powiem wam szczerze, boję się ściągania drążka. W ostatnim incydencie nie mi przywaliło po prostu głowę, jak straciłem przytomność. Od tamtej pory cały czas mam ten lęk, że ta linka zaraz puknie i znowu sobie przywalę w głowę. No. Przywaliło mi tak po prostu głowę, że mam teraz taki tylko ślad. Jeszcze było co najlepsze, my na dworku siłowni stwierdziła, że moja wina, bo za dużo ciężary założyłem. No tak, bo przecież ciężary nie są po to, żeby je zakładać. Dokładnie. Było pół sztabki, ale stwierdziła, że za dużo. Moja wina oczywiście. Od tamtej pory lęk. Producent nie wytrzymał. No nie. Nie przewidział w ogóle ciężaru. No i patrzcie, i ten chłop mówi, że jest podlany. On mówi, że jest podlany. No. Nie ma za co złapać. No. Tak, Filip? No. Całe życie na podlanie. O, zobaczcie, bierze monohydrat. Mówi, że go podlewał. Mówi, że go podlało, bo monohydrat wziął. Za drogo dla mnie. Trzeba usiąść. Trzeba ucinać koszty. Na chwilę cię przytnę tu na tył, tu trochę wątróbki zjem z indyka, bo tania, wiesz. I się kręci. I wszędzie. No, i się kręci. I forma na wątróbce, zobaczcie. Całe życie. Serca. Na... O, serca. To jest dobre, indycze. Bo formę robimy na lata, nie na lato. Żołądki. Jako kolejne ściąganie tej wąskiego chwytu. I tak samo łokcie. Rotujemy w dolnej fazie do środka. Zobaczcie, co się z plecami dzieje. I tutaj z dolną częścią. O, i teraz bach. No i teraz słuchajcie, Filip wam sprzeda. Tutaj dobry patent na jedzenie. Dawaj Filip, powiedz o tej kaszy. Rozgrzewasz patelnię teflonową na maksa. Nie dajesz żadnego tłuszczu. Wysypujesz kaszę gryczaną. Ruszasz patelnią co jakiś czas. Tak długa, że ona stanie się chrupiąca, strzelająca. Wciągasz z patelni łyżka masła lub oleju kokosowego. Ja odjeżdżam. I jeszcze powiedz o tym omleciku. A omlecik to nie, to są moje placuszki jaglano-kokosowe. Dajemy tak, 1,5 beczki kaszy jaglanej, miarkę taką 40-50 gram mąki kokosowej, 2 jajeczka na patelnię, koniec świata, na słodko. I macie właśnie tutaj teraz przepisy. Wszyscy standardowe omlety, a tutaj jest agent, który po prostu tak kombinuje w kuchni placuszki. Nie omlety, tylko placuszki. Kasza jaglana, mąka kokosowa. I to omlety to ja robiłem w 2009, jak z Anglii wróciłem, jak jeszcze klubów fitness w Krakowie nie było. To się wtedy jadło omlety. Teraz mamy 2017. Placuszki jaglano-kokosowe. Także widzicie, teraz nie są omlety, teraz są placuszki, bo jest rok 2017. Jeżeli chodzi o mój trening, tak jak pokazywałem ostatnio, nagrywałem odnośnie tego materiału, może tutaj podam gdzieś odnośnik. Wykonuję 2 razy plecy i barki w tygodniu. Z czego dzisiaj szerokość idzie lekko, grubość idzie ciężko. I barki lekko, tylko barki mieszam po prostu z plecami. Czyli teraz będą wznosy na boki, kolejne ćwiczenie będzie, będą to wiosła, ale to już ciężko, typowo siłowo. No i teraz dojedziemy taką porządną super serię, można to nazwać podwójnie sumie uczony. Zobaczcie. 10 powtórzeń. Dawaj mocno, 9, 10, rozkładasz. Uda. Jeszcze 5, raz, 2, 3, 4, 5. Zajebiście. Pięć. Ostatni. Tak jest. Jak? Ale mega zajebiście. Jest palenie? Spróbujcie, palenie.
Jest zajebiście. Nie robiłem takiej serii nigdy, ale bardzo fajnie wchodzi. Znamy zawsze jeden, co że drugiego załapie. Dzisiaj ja prowadzę, następnym razem tu jest chłopak prowadzi trening. Zobaczcie, jak się to wszystko będzie różniło. No i zaczynamy teraz zabawę. W końcu grubość pleców. Pierwsze ćwiczenie. Wiosłowanie. 50 na pierwszą serię. I zobaczcie, co się dzieje. Dawaj, na 6 ruchów. Mocno. Ciągnij to. Okej. I zmiana. Dawaj mocno. I zobaczcie teraz na ułożenie. Jak stanął Michał, jak stał Filip, a jak zaraz ja będę stał. Tutaj mamy 55-60. Zobaczymy. Ciężar konkret. To już nawet nie chodzi o technikę, tylko o ten bodziec. Ale prawo pójdzie jak masz. Ja nie dam rady, Mariusz. Nie przy tym zalaniu. No i teraz mi Filip zapina. Znaleźliśmy na siłowni uchwyty. Porwiemy się na tą 60, na to maleństwo. Zobaczymy, czy to pójdzie. Coś. Nie puści? Nie, bo tu jest to... No, da radę. Da radę? Dawaj. Zabij się też. Albo puści uchwyt, albo puszczą plecy. Albo ścigna. No to już nie są żarty. 60 kilo to już naprawdę nie są żarty. Żarty to są co przynajmniej inne. Tak. Albo w familiadzie. Żart burger. Dawaj. Drugi, jakby to powiedział Karol. Jak on to powiedział? Ciężki. Ciężar musi być ciężki. To jest chyba chłopa, a nie kalesony. Dobra, będzie ale lekki. Dawaj. I mocno. Dwa. Jebany 12 zrobił. Jak to powiedział Karol, ale jak wrażenia? Zajebiście, jestem mega dumny. Jeszcze 60 pomp na 12 ruchów. Żeby nie było, pokażemy. 60. Jest 60. Łapa siedzi. Tylko, że to plecy robimy. 60. Zobaczcie. Mocno. Dawaj. Jeszcze. Kurwa, opaski. I tak się ćwiczy. No i lecimy. 60. Czas na Michała. Zobaczcie, jak idzie lekko. 3. Dawaj. 4. 5. 6. Kurwa, nie ma na niego ciężarku. 7. 8. 9. 10. Mocno. 11. 12. I teraz mi opowiedz na co dzień, jakim ciężarem robisz. Proszę? Jakim na co dzień ciężarem robisz? Kurwa, nie wiem. 40? No widzicie. A tu już 60, a 12 powtórzeń jak masło. To jest tak, że jak trenujecie sami, to nie podniesiecie takiego ciężaru. Jak trenujecie z kimś, to was jeszcze będzie dodatkowo dopingował, możecie góry przenosić. No i właśnie to jest to. Ile można wycisnąć z treningu, jak się trenuje z kimś? Dobra, jedziemy teraz ćwiczenie na barki. Wyciskania stojąc. Ciężar około 50 kg. Aczkolwiek ta sztanga chyba nie ma 20 kg. Tam jakiś koleś z tyłu się przypina. A to ten co zalany. Filip wczoraj robił barki, ale mówi, że na jedną serię się pokusi. Dawaj.
Ale godzie zestruszony, to jest po prostu mała głowa. Dobra, jedziesz równo. Nadgarstki staraj się proste. Super, łokcie w jednej linii i mocno. Zobaczcie, co się dzieje. Moje ulubione ćwiczenie, najbardziej, czyli rozwija boczny, po części ten lakton. No ale strasznie kontuzjogenne. Jeżeli ktoś ćwiczy rekreacyjnie, no to nie polecam tego ćwiczenia. Dawaj. Bardzo dobrze. Troszeczkę niżej staraj się schodzić. O, i góra. Ja od razu. I tak samo. Lecisz. Filip robi teraz na szerokość. Ściąganie tutaj, tak zwany narciarz. Mocno. No i next. Przyciąganie tutaj podchwytem na wyciągu. I zobaczcie, co się dzieje. Tak samo. Łokcie idą bardzo wąsko pleców. Skupiamy się na całym tej środkowym. Oj. Jeszcze mam jeden zaległy posiłek. To jest zadowolenie na jedzenie. Mam 250 gram ryżu. 250 gram ryżu, także. O, 250 gram ryżu. Także chłopaki załadują mocno, a ja na minikacie będę mógł tylko popatrzeć. Dawaj. Tak jest, i mocno. To się nazywa okres masowy. On by mógł teraz na scenę wychodzić. Może na FIWE wystartujesz? Ja się nadaję. No, mówi, że na FIWE startuje. Dawaj. I mocno. Jazda. No i my z chłopakami już skończyliśmy dzisiejszy trening. Jak teraz, Filip? Trening tak jak lubię. Krótki, szybki, intensywny. No i na tym to polega. Michał? Dokładnie to samo co Filip. Bo tak trzeba trenować. Nie siedzieć 2 godziny na siłowni, tylko zrobić swoje i się wykąpać i zjeść porządnie i się regenerować. Jestem tego samego zdania. Robimy w kuchni. W kuchni robimy formę. I chłopaki, co po treningu? Bo teraz by było mnóstwo pytań. Co, pijemy? No. Standardowo, białeczko leci, a potem od razu posiłek pełnowartościowy. No i z dodatkiem tłuszczu. Z dodatkiem tłuszczu, widzicie. Bo to jest chłopak od tłuszczu. A u ciebie, Michał, co po treningu? Białko z magnezem, potem odczekuję tak 45 minut. I węgle, białko, tłuszcz. I tak samo. I z tłuszczem tak samo. Fajne staki przedtreningowe, resweratrole z leucyną i tak dalej, zdradzamy. Dawaj. To na następny odcinek. Dobra, na następny odcinek. Dowiecie się, co leci przed treningiem, a u mnie po treningu tak samo jak u chłopaków. Co przed treningiem i w ciągu dnia, bo tego też jest sporo. Kinazy, zasilania mitochondriów, takie rzeczy. Dokładnie. A u mnie teraz po treningu tak samo jak u chłopaków, białeczko i później posiłek. BCA, nic z tych rzeczy tutaj już nie poleci. Dobra, my się kończymy. Żegnamy się z wami. Dziękujemy przy za trening. Pioneczka. Coś tu się jeszcze przedziera. Nie. Tak zwana masa z klasą. Tak jest, pioneczka. Po dobrym treningu czas na porządny posiłek i wjeżdża prosto od smacznej paczki. Sandacz z koperkiem, to wszystko podane z kaszą jaglaną. Tutaj mizeria z ogórków, troszeczkę cytryny, aby to wszystko skropić. Także ja się zabieram, bo jestem już tak mega głodny. A odnośnie minikata, nagrałem tutaj dla was osobny materiał, co ja o nim sądzę, jak go tutaj przeprowadzić, w jaki sposób, jak się najlepiej to wszystko sprawdza. Ale szybko odnośnie mojej sytuacji, od wczoraj go wprowadziłem. Ja jestem tutaj na diecie carb loading, czyli też u mnie troszeczkę to ciężko wygląda, bo głównie w tej metodzie obcina się tutaj z węgli, troszeczkę z tłuszczy. Ja przez cały dzień miałem tutaj 240 węgli, 200, prawie 40 tłuszczu, około 200 białka, także u mnie tylko 40 gramów węgli w dół, a resztę wszystko poszło z tłuszczy. Około 800 kalorii obciąłem, jeżeli chodzi teraz o minikata. Dokładam tutaj cardio, jedną sesję interwałów, ale nie będę wykonywał tego po treningu, tylko na czo. Jak powiedziałem rano, małe zmiany oczywiście u mnie i to cardio, które bym miał wykonywać po treningu, będę traktował poranne bieganie. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ja zabieram się teraz za jedzenie i lecę jeszcze dzisiaj na masaż. Dokładnie tak. Ostatnio zaniedbałem troszeczkę mobility, rozciąganie. To co mówiłem na początku, miałem przez pół roku ostatnie troszeczkę takie zaniedbanie. Gdzieś ta motywacja trochę spadła. I nie tylko jeżeli chodzi o rozwój osobisty, ale również jeżeli chodzi tutaj o motywację co do treningu. Trening co prawda wykonywałem, trzymałem się założeń, wszystko super fajnie, ale mobility, rozciąganie to poszło już na drugi plan.
Jestem oczywiście z tego niezadowolony, ale od dzisiaj się to zmienia. Już sobie postanowiłem i nie ma teraz odwrotu. Od wczoraj minikat, od dzisiaj wprowadzam też rozciąganie, rolowanie, całe mobility, ale zaczynam najpierw od masażu. Właśnie zaraz jadę na masaż, aby trochę to mięśnie porozbijać. W tamtym tygodniu również byłem na jednej sesji. Jestem po prostu pospinany jak skała. Całe plecy, lędźwia. Po jednym masażu odczułem tutaj mega różnicę, bo ostatnio przy przysiadach schodziłem poniżej kąta 90 stopni, szanga 120 kg, co powinienem to wykonać na jakieś 15, może 16 ruchów, plecy, myślałem, że mi po prostu odpadną. Po jednym masażu od razu widzę mega rezultaty, teraz jeszcze z jedną, dwie sesje takie zrobię w tym tygodniu, może w następnym jeszcze z jeden masażyk, porozluźniam plecy, całą klatkę, nogi i wtedy zabieram się tutaj za rolowanie, rozciąganie, mobility. Jeszcze wstępnie jestem tutaj umówiony na taką konsultację odnośnie mobility, ale z kim, co, jak, no to zobaczycie w jednym na pewno z materiałów. Najpierw dogramy termin i zobaczycie wszystko na bieżąco. A ja teraz zabieram się za tego sandacza, bo już jestem tak mega głodny, a chyba sandacza jeszcze nie jadłem, także zapowiada się ciekawie. A z wami się już żegnam. Pioneczka.